Wilski Budżet Obywatelski to fundusze, które oddajemy mieszkańcom do dyspozycji. Zmieniają osiedle, zmieniają miasto. Dotąd wydaliśmy w ramach tego budżetu 27 milionów złotych na 144 zadania. Udało się postawić nowe stojaki na rowery, wyremontować chodniki, skwery zieleni, siłownie, bardzo różnorodne zadania, takie chociażby jak budki lęgowe dla jeżyków, ławka Stanisława Staszica. Podobnie będzie pewnie w przypadku tej edycji, która właśnie wystartowała. Do końca kwietnia oddajemy ponownie do Państwa dyspozycji 3 miliony złotych po to, żeby przyjrzeć się najbliższemu otoczeniu, sprawdzić, co można poprawić, czego brakuje być może. W 2019 roku wraz z kolegami ratownikami złożyliśmy projekt w budżecie obywatelskim zakładający powstanie pilskiej sieci defibrylatorów automatycznych. Udało nam się pozyskać tyle podpisów, aby 14 takich urządzeń znalazło się na terenie miasta. W tegorocznym budżecie obywatelskim również planujemy złożyć ponownie ten projekt. Urozmaicimy go, jeżeli to będzie tylko możliwe, o to, aby także przeszkolić mieszkańców z zakresu udziału pierwszej pomocy. Zachęcam wszystkich, jeżeli są osoby chętne, inicjatorzy, aktywiści lokalni, którzy widzą taką potrzebę, aby zmienić oddolnie, wykonać jakieś działanie na swoim osiedlu, czy po prostu na terenie naszej społeczności miejskiej, to jest najlepszy sposób, tak aby pozyskać środki i zmienić ten stan obecny. Dzięki budżetowi obywatelskiemu jako społeczność osiedla Staszyce zrealizowaliśmy od początku pierwszej edycji przede wszystkim braki w infrastrukturze chodnikowej. Pojawiły się pomysły związane z realizacją placów zabaw w strefach zielonych, jak na przykład w przestrzeni między ulicą Wiosny Ludów a ulicą Trzcianecką. Tam się pojawił w ostatniej edycji plac zabaw z chodnikiem, z oświetlonym kawałkiem. Przy hotelu Medyk, w którejś z edycji, żeśmy wykorzystali tą możliwość i zdobyliśmy pieniądze na dużą inwestycję właśnie związaną z budową i boiska, i siłowni, i placu zabaw. W tym roku pojawiły się dwa wnioski. Pojawiły się pomysły dobudowania właśnie w tej przestrzeni zieleni takiej naszej osiedlowej między ulicą Trzcianecką a Wiosny Ludów aranżacji siłowni zewnętrznej. Drugi projekt dotyczy modernizacji boiska osiedlowego na ulicy Cichej. Moich sąsiadów, mieszkańców zachęcam, żeby wsparli te pomysły. Musimy między sobą rozmawiać, musimy pomóc ludziom, którzy te pomysły składają, żeby zdobyły te pomysły jak największe poparcie, jak największą ilość głosów. Wtedy jest szansa, że zdobędziemy niekoniecznie jeden pomysł. Były takie lata, w których żeśmy zyskiwali realizację dwóch pomysłów. Miałam przyjemność przy ostatniej edycji współtworzyć kilka projektów. Jednym z nich, z który bardzo mnie cieszy, jest właśnie wybieg dla psów właścicielskich, który widzimy za nami. Za płotem jest kolejna część wybiegu dla psów ze schroniska. Wybieg cieszy się ogromną popularnością i już wiem, że są potrzebne kolejne. Czyli był to głos jakby mieszkańców, którzy chcieli mieć jakiś wpływ realny na to, co się pojawi w naszym mieście, co jest potrzebne i właśnie po to jest budżet obywatelski i uważam, że jest to świetna inicjatywa dla właśnie małych projektów, takich, które może nie wpisują się jakoś w wielkie prace, ale za to wiedzą o tym mieszkańcy, że są potrzebne. Jak sama nazwa wskazuje, budżet obywatelski jest jakby dla wszystkich obywateli, również zwierzęta są obywatelami. Oczywiście bardzo proszę o poparcie projektów, które my złożymy, czyli nowych projektów dotyczących wybiegów dla psów, ale tak naprawdę każdy projekt, każdy mieszkaniec ma możliwość, więc składać, próbować. To my najlepiej wiemy, co jest potrzebne na naszych osiedlach. Porozmawiać z sąsiadami, ze znajomymi, z rodziną. Piszmy te projekty. Kto nie próbuje, ten nie zdobywa, po prostu. Projekty składane muszą uwzględniać takie trzy kryteria. Po pierwsze, muszą mieścić się w ramach budżetu do 300 tysięcy, muszą być zgodne z planem zagospodarowania, no i muszą się rozgrywać na terenie gminy.
Chyba rośnie świadomość takiego bezpośredniego wpływania na rozwój naszego najbliższego otoczenia, osiedla, ponieważ obserwujemy takie coraz większe zainteresowanie. Mieszkańcy są najlepszymi obserwatorami i też użytkownikami, stąd zdajemy się w tym budżecie właśnie na ich propozycje, które powinny wpłynąć do końca kwietnia, po to, żeby zostać zweryfikowanym pod kątem właśnie tych trzech kryteriów, a potem poddać się głosowaniu, które odbędzie się w lipcu. Myślę, że ta różnorodność projektów, które udało nam się zrealizować do tej pory, świadczy o tym, że to mieszkańcy przejmują inicjatywę i czasami zaskakują. Myślę, że warto mieć takie poczucie sprawczości tego, że się wpływa na rozwój najbliższego otoczenia i stąd zachęcam do zgłaszania tych wniosków w formie papierowej, ale zachęcam jednak do elektronicznej. Urząd stara się być coraz bardziej zdigitalizowany i cyfrowy, ale tą drogą też wraca pewnego rodzaju feedback do osoby zgłaszającej. Informujemy na każdym kroku, jaki jest status tego projektu, ewentualne uwagi. Ta komunikacja jest wtedy łatwiejsza. No i na koniec to głosowanie też jest w formie elektronicznej, czyli taki wniosek, jeżeli jest procedowany w sieci od początku, ułatwia to nam pracę, analizę, weryfikację i doprowadzenie do tego ostatniego etapu. Aby zgłosić projekt budżetu obywatelskiego 2025, należy najpierw się zalogować na stronie konsultacjespołeczne.pila.pl. Można to zrobić poprzez węzeł krajowy lub poprzez wcześniejszą rejestrację na portalu. Na stronie można rozpocząć proces zgłaszania swojego projektu. Pierwszy krok to wybór osiedla, którego dotyczy projekt. Następnie należy dokładnie opisać swój pomysł, podając tytuł projektu, krótki i szczegółowy opis, a także trzeba określić, kto będzie korzystał z jego efektów. W opisie należy zawrzeć także informacje o autorach projektu, szacunkowy kosztorys oraz lokalizację przedsięwzięcia. Do zgłoszenia należy dołączyć odpowiednie dokumenty, takie jak załączniki prywatne, np. formularze projektowe oraz załączniki publiczne, na przykład mapy, które są niezbędne do kompletnego przedstawienia projektu. Po zakończeniu przygotowań wniosek należy wysłać do dalszej weryfikacji.